Witam, z tej strony Nightshade i rozpoczynamy rozdział, przepraszam, akt 11. Pozory mylą. Nie wszystko złoto, co się świeci. Przysłowie. Przed weekendem wziąłem sobie dzień wolnego, żeby jakoś zaplanować, jak spędzę pierwsze urodziny jako kucyk. Nie oczekiwałem przyjęcia niespodzianki, ale korciło mnie, żeby zajrzeć do warsztatu i przekonać się, co też Steven porabia. Przez cały dzień chodziłam po mieście, załatwiając rozmaite sprawy i robiąc drobne zakupy. Nie, nie planowałem hucznej imprezy, ale chciałam zaprosić Skye'a i Jess. A do tego trzeba by przygotować jakiś poczęstunek. No i jeszcze niewielki tort do odebrania z cukierni, ale to pojutrze. Póki co wróciłem do domu. Jako prezent zafundowałem sobie hufkiur oraz trochę przycięłem grzywy i ogon. Niby nic, a jednak cieszy. Nie zmieniało to faktu, że chodzenie po mieście mocno mnie zmęczyło. No i jeszcze te nocne zmiany. Po prostu musiałem to odespać. Kiedy w końcu wróciłem do domu, wypakowałem zakupy i mogłam się wreszcie położyć. Nawet nie chciało mi się iść do pokoju, po prostu walnęłem się na kanapie i nakryłem kocem, zasypiając niemal od razu. Nie wiem, co wyrwało mnie ze snu, jakiś nieokreślony bodziec. Coś, nie wiem co to było dokładnie, ale po prostu otwarłem oczy. Kiedy zobaczyłam, co się dzieje, myślałam, że dalej śnię. Nade mną stał, unosił się nóż. Tak po prostu, lewitował sobie spokojnie, otoczony aurą Stevena, który stał obok kanapy i patrzył na mnie z taką nienawiścią, że aż zadrżałam. Wciąż nie wiedziałam, co się dzieje, ale w mojej głowie pojawiła się myśl o ucieczce. Nie wiem skąd się wzięła. Sekundę później leżałam już na ulicy. Dopiero teraz dotarło do mnie, co widziałam. Steven lewitował już. W jego wzroku było coś, co sprawiło, że widziałam jedno. On chciał mnie. Nie wiedziałam dlaczego. Nie myślałam o tym. Nie, to nie był czas na emocje. On mógł komuś zrobić krzywdę. Musiałem działać. Co robić? Co robić? Wiem. Jak na zawołanie za zakrętem pokazał się patrol straży. Trzy jednorożce w złotych zbrojach. W tej sytuacji jedynie oni mogli pomóc. Nie wiedziałam, co się działo z Stevenem, ale mógł być im niebezpieczny. Skrzywdzić jakiegoś niewinnego kucyka. Kiedy to do mnie dotarło, pognałem na złamanie karku w ich kierunku. Wydawali się zdziwieni, kiedy zatrzymałem się przed nimi, sapiąc ciężko. W głowie mi huczało. Próbowałem złapać oddech, jednocześnie myśląc gorączkowo nad tym, jak im to przekazać. Nie mogłam ułożyć w głowie sensownego zdania, po prostu stałam i sapałam. Czy coś się stało? Spytał jeden z nich z wyraźnym niepokojem. Steven, on zaczęła mi przełknąć ślinę. On miał nóż. Więcej nie trzeba było. Strażnicy o nic nie pytali. Może coś było w moim głosie, a może w spojrzeniu. Ale z miejsca potraktowali moje słowa poważnie. Gdzie on jest? Spytał dowódca. Wskazałem mu nasz dom. Nie wiedziałam, co Steven planował, ale... Shell, pilnuj jej. Dust, za mną. Rozkazał krótko. Chciałam iść za nim, ale jeden z jego podwładnych zatrzymał mnie kopytem w miejscu. Opowiedz, co się stało, poprosił strażnik. A do mnie dopiero teraz dotarło, co się właśnie stało. Mój kochany brat właśnie próbował mnie. Gdy to pojęłam, po prostu się rozpłakałam. Wkrótce zabrali nas oboje z powrotem na posterunek. Znaczy, Stevena wyteleportowali, a ja dotarłem piechotą, wciąż podtrzymywana przez Shella, rosłego, burego jednorożca o szarej grzywie. Razem dotarliśmy w końcu na komendę. Tam usiadłem w spokoju wraz z Trust, która podała mi wody. Trochę się uspokoiłam, choć wciąż byłam roztrzęsiona. Co się tam stało? Spytała zielona klacz łagodnie i pogładziła moje kopyto, co mnie w jakiś sposób uspokoiło. Otarłam pysk kopytem i pociągnęła nosem, próbując sobie to wszystko ułożyć w głowie. On unosił nóż nad moją piersią, powiedziałam w końcu łamiącym się głosem. Ten obraz wciąż mnie prześladował. Patrzył na mnie w taki
okropny sposób, wyszeptałam. Moje ciało wstrząsnął szloch. To było straszne. Widząc, że znowu się rozklejam, Trast podeszła i objęła mnie kopytem za szyję, po czym przytyła do siebie, gładząc po grzbiecie. Już dobrze, Iwi, szepnęła krzepiąco. Jesteś bezpieczna. Tutaj nic ci nie grozi. Blisko innego kucyka zawsze mnie uspokajała. Tak było i tym razem. Musiałam się skupić. Sprawa na pewno była poważna. Coś złego działo się z moim bratem. Musiałam wiedzieć, co. Czy zauważyłeś coś dziwnego w zachowaniu swojego brata? Spytała nagle Trast, wyrywając mnie z zamyślenia. Nie, zaprzeczyłam mu duchowo. Iwi, pomyśl dobrze, poprosiła zielona klacz, tonem łagodnym, ale stanowczym. Czy Steven był smutny, osowiały, markotny, miał wahania nastrojów? W momencie przypomniałam sobie, że dopiero ostatnio zrobił się wesoły. Przedtem od dnia konwersji był cichy, nie miał w sobie zwykłej radości, towarzyszącej każdemu kucykowi. Właściwie to cały czas był przygaszony. On nie był radosny, powiedziałam w końcu, na co Trast nadstawiła uszu. Ja wiem, że to głupie, ale odkąd poddaliby się konwersji, on stał się cichy i spokojny. Taki nieśmiały, nie okazywał radości, choć nie widziałam, żeby był smutny. On po prostu potrzebował czasu, żeby się zaczęłam, ale Trast weszła mi w słowo. To nie to, powiedziała, na co ja natychmiast zamilkłam. W jej wzroku było coś, co mówiło, że ona wie, co się dzieje ze Stevenem. Tobie, jako jego siostrze, mogę powiedzieć. Podejrzewamy, że w jego przypadku eliksir nie zadziałał tak, jak powinien, wyjaśniła i nie czekając na odpowiedź mówiła dalej. Zwykle eliksir w czasie konwersji uwalnia ludzi od większości negatywnych emocji i złych myśli. To zamierzone działanie, które ma po prostu pomóc wam się odnaleźć w nowym życiu. Ale zdarzają się przypadki, kiedy eliksir nie działa prawidłowo i konwertyta, no cóż, mimo że już jest kucykiem, to wciąż nosi w sobie to całe zło. W takim stanie może być bardzo niebezpieczny, zwłaszcza jeśli wcześniej krzywdził inne kucyki. Jej słowa docierały do mnie jak przez grubą szybę. Przecież to nie mogła być prawda. Nie mój brat, przecież jest dobrym kucykiem. Po konwersji nic nikomu nie zrobił. Był spokojny i nieśmiały. To niemożliwe, powiedziałem w końcu stanowczo. Nie on, nie mój brat. Znam go. Na pewno bym wiedziała, gdyby coś było nie tak. Zapewniłam i nagle dotarło do mnie, że coś mogło mi umknąć. Ostatnio byłam tak zajęta samym, że mogłam coś przeoczyć. Czy to była moja wina? Przecież byłam jego siostrą. Powinnam wiedzieć, że coś jest nie tak. Ale nie zauważyłam. Byłam za bardzo skupiona na sobie. Odsunęłam Stevena na bok. To sprawiło, że znowu zachciało mi się płakać. Podejrzewamy, że on od dawna coś planował, wyjaśniała teraz i zawahała się. Kim był twój brat przed konwersją? Rusznikarzem. Zajęknąłem się i spuściłem głowę. Budował i naprawiał broń. W waszym salonie znaleźliśmy prymitywną broń palną, wyjaśniła ze smutkiem. Prawdopodobnie należy do twojego brata. Domyślamy się, po co ją zbudował, ale nie mieliśmy pewności, dopóki go nie przesłuchamy. Dodała, po czym pomogła mi wstać. Iwi, myślę, że powinnaś przy tym być. Pociągnęłam nosem po raz ostatni, ale skinęłam twierdząco głową, poszłam ze Trast. Steven wyglądał tak spokojnie, spał beztrosko, obojętny na wszystko, co się działo wokół. Nawet na fakt, że na jego przednich kopytach ma parciany pasy związane linką, a na rogu antymagiczny pierścień. Pilnowało go dwóch strażników. Stanęłam sobie pod ścianą, podczas gdy Trast wyjęła łówek i usiadła naprzeciwko niego. Obudźcie go, poprosiła zielona klacz. Jeden ze strażników rozjarzył swój róg. Mój brat natomiast się obudził i powiódł nieprzytomnym wzrokiem dookoła. W końcu zauważył prymitywną strzelbę i nóż leżący na biurku przed nim. Poznajesz te przedmioty? Spytała Pegazica matowym głosem. Steven skinął beznamiętnie głową. Jego wzrok był pusty,
jakby coś go wypaliło od środka. Jakby absolutnie wyszło, wszystko mu zobojętniało. Do czego chciałeś ich użyć? Spytała Trust. On wywrócił teatralnie oczami. To broń, idiotko. Pomyśl przez chwilę. Powiedział głosem równie bezbarwnym jak jego wzrok. Żadnych emocji. To było przerażające. To nie był spokój. To było... Sama nie wiem nawet, jak to określić. Kogo chciałeś? Zaczęła Trust i przerwała na chwilę. Kogo chciałeś zabić? Spytała w końcu. Przez chwilę miała nadzieję, że zaprzeczy, że to wszystko okaże się wielką pomyłką. Ivy miała być pierwsza, powiedział sucho, a ja poczułam, jakby mnie ktoś walnął obuchem. A więc jednak, mój brat, mój własny brat, najbliższy mi kucyk, był gotów mnie... Kolejnym celem miała być Jessica, nasza sąsiadka, dodał tak, jakby to była najzwyklejsza rzecz na świecie. Chciał się pozbyć Jess, klaczy, która go kochała i która była z nim w ciąży. Nie, to nie może być prawda. Dlaczego chciałaś to zrobić? Padło kolejne pytanie. Steven spuścił wzrok, jakby ze wstydem. Ona zaczął wskazując na mnie, ale nagle zamilkł. Chciałem... Powiedział cicho, ale w tej chwili zagarbił się. W jego oczach błysnęły łzy, które spadły na stolik. Steven płakał. Nie, był po prostu smutny. Był załamany. Ja wiem, że to nie ma nie na miejscu, ale poczułam ulgę. On żałował. Wiedział, że to, co chciał zrobić, było złe. Gdzieś w nim wciąż było jakieś dobro. To, które nie pozwoliło mu mnie skrzywdzić. Zabijcie mnie, poprosił nagle, patrząc na Trust ze łzami w oczach. Nie mam już po co żyć, załkał, a mi się serce ścisnęło. Biedny Stevie, przez 4 miesiące musiał znosić to całe zło, które w nim się działo. Tą nienawiść do kucyków, do mnie i do Jessiki. To mu namieszało w głowie. Co z nim zrobimy? Spytał jeden ze strażników, patrząc na Stevena z nutą pogardy. Omal jej nie zabił. Zbudował broń. Nie możemy pozwolić, żeby... My nie jesteśmy ludźmi. Teraz weszła mu w słowo. Ja radzę go wygnać. Niech ludzie zrobią z nim to, co... Wtrącił kolejny. Ale w sekundę zrozumiałam, co chcę powiedzieć. Przecież jeśli go wygnają, to umrze. Zginie z rąk złych ludzi. Nie! Krzyknęłam w końcu, zapominając o smutku. Nie mogłam pozwolić, żeby zabili mi brata, nawet po tym, co się stało. Nie możecie, to mój brat. Jessica go kocha, będą mieli dziecko, dodałam z rozpaczą, chwytając Trust za kopyto. A ona spojrzała na mnie ze smutkiem i wahaniem. Kochana, sama widziałaś, co się stało. On nie może żyć z tobą, omal cię nie zabił. Wyjaśnił ze smutkiem. Potrząsnął głową, próbując zebrać myśli. Ale tego nie zrobił. Zaoponowałam i spojrzałam z rozpaczą na Stevena, ale on wciąż miał wzrok wbity w stół. Steve, co się z tobą stało? Dlaczego to zrobiłeś? Po co to wszystko? Spytałam z trudem, powstrzymując się od płaczu. A on milczał. Nie możemy go zabić, musi być inne wyjście. Zawołałam i posłałam błagalne spojrzenie Trust. Klacz zawahała się i spojrzała na jednego ze swoich towarzyszy. Tak, podświadomie czułam, że można coś z tym zrobić. Reponifikacja? Spytała. Tamten zastanowił się, a ja nie od razu zrozumiałam, o co jej chodzi. Nie ma gwarancji, że tym razem się podda, odparł po chwili. To dość ryzykowne. Może się okazać, że on dalej będzie taki jak teraz, dodał. A ja w ogóle przestałem cokolwiek rozumieć, ale chyba dało się coś jeszcze zrobić. Tyle z tego wywnioskowałam. Steve, patrz na mnie, poprosiła nagle Trust, chwytając go za podbródek. Możemy ci pomóc, ale musisz z nami współpracować. Podamy ci eliksir jeszcze raz, ale musisz podążyć za stadem, rozumiesz? Spytała. Po policzkach mojego brata spłynęły kolejne łzy. Nie chcę, dajcie mi spokój, błagam. Pozwólcie mi odejść, załkał cicho. A ja myślałam, że mi serce pęknie. Jak mogłam być tak ślepa? To wszystko gryzło go cały czas, a ja niczego nie zauważyłam.
co ze mnie za siostra? Nie możemy tego zrobić, twojej siostrze oraz tej Jessice. Teraz podniosła się z krzesła. Podamy ci eliksir raz jeszcze. Podąż za stadem, to ci pomoże, poradziła. A wzrok mojego brata dalej był pusty. Tyliła się w nim rozpacz i całkowita rezygnacja. To bolało, bardzo. Tak chciałam go teraz wesprzeć, przytulić, pocieszyć, ale wtedy strażnicy wyprowadzili Stevena z sali. Przez chwilę patrzyłam, jak odchodził i jakby szedł na śmierć. Nie wytrzymałam. Kiedy Trust podeszła, żeby o coś zapytać, po prostu rzuciłam się na jej szyję i po prostu się rozpłakałam. Już, wszystko będzie dobrze, szepnęła kojąco, gładząc mnie po grzbiecie. Po zabiegu Steven zasnął. Mając w pamięci własny sen w czasie ponifikacji, trochę mu zazdrościłam. Po trochu również się martwiłam. Przecież skoro raz się nie udało, to za drugim razem także coś może pójść nie tak. Prawda? Mimo to wciąż miałam nadzieję. Nawet teraz twierdziła, że wszystko powinno się udać. Znienacka mój brat uśmiechnął się, mruknął coś przez sen i powoli otworzył oczy. Spojrzał na mnie i już po sekundzie wiedziałam. W jego spojrzeniu nie było gniewu, smutku czy lęku, ani pustki. Była za to ta radość, właściwa zwykłemu kucykowi, wolnemu od tego całego zła. Spojrzał na mnie i zaczerwienił się. Nie musiałam nic mówić, po prostu chwyciłam go w objęcia i wtuliłam w siebie tak mocno, jak tylko mogłam. Przez skórę czułam, że to jest ten prawdziwy, szczery uścisk. Taki, który niesie ze sobą prawdziwe przesłanie. Łzy zakręciły mi się w oczach ze wzruszenia. Przepraszam, szepnął w końcu. Głos mu trochę drżał. Kocham cię, Evie. Wyznał w końcu z takim przekonaniem, że nie miałam żadnych wątpliwości co do jego słów. Nie umiałam wyrazić w słowach tego, co czułam. Bezgraniczna radość i ulga, że Steven wreszcie uwolnił się na dobre od tego całego zła. Ja też cię kocham, braciszku, szepnęłam mu do ucha, wtulając ponownie. Wiedziałam z doświadczenia, jak bardzo będzie teraz potrzebował bliskości. Spojrzałem przy tym na jego znaczek. Zmienił się. Serce nie było czarne, stało się czerwone. On też to zauważył. Jeśli jeszcze miałam jakieś wątpliwości co do jego przemiany, to teraz wiedziałam na pewno. Steven wreszcie dobrze uwolnił się od tego, co odbierało mu radość życia. Mój brat, mój... szepnęłam w końcu ze wzruszeniem, bardziej do siebie niż do niego. Mój kochany braciszek, moja siostrzyczka, odparł cicho Stevie. Dwa dni później... I pamiętaj, co ustaliliśmy, powiedziałem po raz enty, stając przed drzwiami naszego domu. Nic nikomu nie mówimy, po prostu miałeś przejść jakieś badania, czy coś. Lepiej, żeby, no wiesz. Tak, to powinno zostać między nami, westchnął i spuścił wzrok. Tylko jak ja jej w oczy spojrzę. Objęłam go za szyję kopytem. Po prostu bądź sobą, poprosiłam, otwierając drzwi. A w środku czekali już nasi znajomi. Była Jessica z rodzicami oraz samej siostrą. Wcześniej zaczęłam przyjęcie i udałem się do kliniki po Stevena. To było również przyjęcie powitalne dla niego. Ale o tym wiedzieliśmy tylko my dwoje. Jessie, jak tylko zobaczyła Stevena, od razu rzuciła mu się na szyję, tak? Że oboje niemal się wywrócili. Stevie, martwiłam się o ciebie, zakrzyknęła, tuląc się do niego. Chyba po raz pierwszy odwzajemnił jej uścisk. Jak mogłam tego wcześniej nie zauważyć? To nic takiego, Jessie, odparł cicho. Zwykłe badania, nie ma się czym martwić. A propos badań, odparła klacz, odsuwając się lekko. Byłam u ginekologa. Będziemy mieli córeczkę, obwieściła, na co Stevena po prostu wryło w jemię. Dopiero po chwili na jego pysku zaczął się ukazywać uśmiech, coraz większy i większy. Dzika radość w jego oczach była zaraźliwa, nawet jego partnerka zaczęła się uśmiechać. To cudownie, zawołał w końcu,
ponownie chwytając klacz w objęciach. Jess była tak zaskoczona, że po prostu odebrała jej mowę. Cieszysz się? Spytała niepewnie. No pewnie, że się cieszę, zapewnił żarliwie i wreszcie wypuścił ją ze ścisku. Mówiłem ci już, jak bardzo cię kocham? Teraz znowu ją zablokowało, aż jej łzy błysnęły w oczach ze wzruszenia. W odpowiedzi po prostu go pocałowała, jakby się lata nie widzieli. Dobra, chodźcie do salonu, w końcu to ja tutaj obchodzę urodziny, prawda? Rzuciłem pół żartem. Nasze gołąbeczki oderwały się od siebie, by już po chwili zacząć okupywać kanapę. Aż serce we mnie rosło, gdy widziałem, jak są szczęśliwi. Wkrótce przy stole zawiązały się wesołe rozmowy. Nawet Steven w nich uczestniczył, śmiejąc się razem ze wszystkimi. To było niezwykłe, ale tylko my dwoje wiedzieliśmy, dlaczego. W pewnej chwili nasi zakochani zaczęli coś szeptać między sobą i wymieniać ukradkowe spojrzenia. W końcu Steven podniósł się z kanapy. Wybaczcie, ale Jessie mówi, że jest zmęczona. Odprowadzę ją do domu, zaoferował, choć pewnie i tak wszyscy wiedzieli, co się za tym kryje, ale pewnych rzeczy lepiej nie mówić na głos, prawda? Gdy wyszli, Sunny posłał mi pytające spojrzenie. Gdybym go nie znał, to bym powiedział, że go ktoś podmienił, zażartował. Co go tak odmieniło? Długo by opowiadać, westchnął lekko, wtulając się w jego bok. Komu jeszcze tortu?